Jerzy Janowicz. Jego słowa o tym, że w Polsce trzeba trenować w szopach i że to kraj bez perspektyw, podzielił kibiców. Są głosy o totalnej wizerunkowej porażce, ale są też wcale liczne głosy wsparcia. I choć oberwało się dziennikarzom, to do tablicy poczuł się wywołany minister sportu. A gdyby brać serio to, co powiedział, choć to trudne, trzeba by uwierzyć, że prawdziwy sukces Janowicz zawdzięcza państwu i miastu Łodzi. Dariusz Krycik. Relacja z weekendowego, przegranego pojedynku z Chorwatami w Pucharze Davisa ograniczyłaby się dziś do serwisów sportowych. Gdyby nie ta pomyczowa konferencja i nerwowa reakcja Jerzego Janowicza na pytania dziennikarzy. Nie jesteście, nie macie oczekiwania. Oczekiwania może mój trener, który poświęca całe swoje życie, mama, tata, a nie wy. Oczekiwania wobec reprezentanta Polski, a takim zawodnikiem w ten weekend był Janowicz, to coś zupełnie normalnego. Lepiej gdyby tylko siebie winił i jak gdyby te frustracje jak gdyby na kocie zostawił. Choć wczoraj nie tylko dziennikarzom się dostało. Nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym. Nie ma perspektywy dla nikogo. Studenci studiują tylko po to, żeby z tego kraju wyjechać. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudka musi trenować za granicą. Sprawa wyszła daleko poza sportowy świat. Okazuje się, że w szopie też można wytrenować wielki talent. No to, po co lepsze hale, no, skoro i tak na najwyższym poziomie można wytrenować się w szopie. Minister sportu w TVN24 zaczął od ironii. Później całkiem serio mówił, że akurat Janowicz nie ma na co narzekać. Jeżeli byśmy przeznaczyli dotacje, jakie dostawał od miasta, od państwa, to na pewno jest typowa, pokaźna kwota pieniędzy. Policzyliśmy. W ciągu 4 lat z łódzkiego samorządu dostał około 60 tysięcy złotych. Co jego rodzice musieli sprzedać i ile pożyczyć, by ich syn był dziś 21. rakietą świata, wiedzą oni sami. Bo na publicznych dotacjach jeszcze żadnego tenisisty w Polsce wychować się nie udało. Syn musi trenować 2 razy dziennie, po 2 godziny, trenuje przed szkołą i po szkole, także to jest około tam 300-400 złotych dziennie. Wyszkolenie tenisisty, które pierwsze kroki na korcie stawia w wieku 4 lat, jako 10-latek zaczyna trenować codziennie, a w wieku 15 lat startować na turniejach za granicą, do 21 roku życia kosztuje ponad 1,5 miliona złotych. Jeśli się uda, tak jak Janowiczowi, zarabia się duże pieniądze na korcie i poza nim. Dlatego z okazywaniem emocji, szczególnie tych negatywnych, trzeba uważać. Bo wybuchy złości nawet tak młodych jak 23-letni Janowicz zawodników trudno potem wytłumaczyć. Roger Federer, mając lat 18 czy 20, pluł na korcie, rzucał rakietą i obrażał sędziów. Po iluś latach no, jest eleganckim, sympatycznym, uśmiechniętym tenisistą. Czy Jerzyk takim będzie? Ja nie wiem, czy my byśmy chcieli, żeby Jerzyk takim był. Chyba jednak tak. Przynajmniej czytając komentarze niektórych sportowców. Przegrywać też trzeba umieć. Myślę, że wina leży po każdej stronie. Miał dużo racji w tym, co mówił. I kibiców. To, że ma rację, nie uprawnia go do tego, żeby zachowywał się jak rozwedrzony bachor. Ogarnij się, Jurek. Zrezygnuj z reprezentowania kraju. To nie będzie wymagań. Powinien sobie zrobić rachunek sumienia, czy opłaca się, wszystkie za i przeciw. I myślę, że sam dojdzie do tego, że jednak troszeczkę spokojniej trzeba do tego podchodzić. Bo złe wrażenie o wiele trudniej niż po słabej grze zatrzeć po takim zachowaniu poza kortem. Troszeczkę może więcej wyrozumiałości z waszej strony też. Dariusz Kmiecik. Fakty.